Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, że witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keepa. No właśnie, moi drodzy. Dzień po sobie tu nagrywam. No i tak jak mówiłem, no kurczę, jakoś tego Graveyard Keepera mi się bardzo dobrze gra. Nie wiem czemu, nie wiem jak, nie wiem po co, ale mi się dobrze gra. Dlatego robię sobie znów maratonik. Już dawno nie miałem tak, że wsiadałem do gry. Czy w sumie mam teraz zapas nagrany. Mam i z Wielhanger, mam i z Graveyard Keepera. I dawno już nie miałem tak, że kurde, no pograłbym sobie w to. Dlatego stwierdziłem, że w sumie why not. W sumie why not. Więc tak, dzisiaj postaramy się zrobić kilka rzeczy. Kilka rzeczy zrobić. Już zaraz zobaczymy, co tam jest do roboty. Pracownia alchemiczna. Czy ja zrobiłem stół do pisania? Chyba zrobiłem. Nie, to była alchemia. To była alchemia. A ja chciałem zrobić sobie stolik do pisania. Biurko. Potrzebuję gwoździ do tego. Niech będzie. Potrzebujemy gwoździ. Tylko czy ja przypadkiem tych gwoździ nie zrobiłem już? Coś tam robiłem. Dobra, pracownia alchemiczna. Zaoszczędzę i sobie, i wam przy okazji tego latania. No i mamy biureczko. Biureczko niech sobie stoi gdzieś może tu. Tu. Niech będzie tu. No i mamy to. Ulotki. Potrzebujemy do tego. Pióro i atrament. Książka kucharska. Dwa pióra, czerwone wino i czysty papier. To jest w sumie do zrobienia na easy. No i mamy również tutaj nowe modlitwy. Te modlitwy mają swoje różne cechy. O kurde. No i to jest spoko. To jest spoko. Dramaturg, pisarz i przedsiębiorczość. Tu możemy sobie te modlitwy ogarniać. Czy to jest modlitwa o modlitwę? O wiarę, przepraszam. O, coś się zbugowało. Coś się zbadziło. Modlitwa o wiarę, tak. No to w sumie jakoś dużo tego nie potrzeba. To nie jest aż takie ciężkie do zrobienia. Rozdziały. Rozdziały się robi z tego. Tutaj również możemy sobie robić różne. 1 złoty. 2 złote. Notatki trzeba. Notatki robimy z opowieści. Rozumiem, że jak opowieść będzie złota, to i tu jest szansa na złoto. Czyli no, prawda jest taka, że musimy dużo atramentu ogarnąć. Dużo atramentu. A przy okazji może tą książkę kucharską byśmy dla tego osła zrobili. Czyli tak, 2 atramenty. 3 atramenty. Bo tam tych ulotek było 5 do zrobienia dla naszego koleżki. Tego co pamiętam. 10 ulotek. No to więcej. To 4 atramentu. 4 atramentu, atramencik. Czy my tu mamy jak zrobić atrament? Ja wam tutaj niestety będę to skipował. Czy skipował? Będę sobie tutaj patrzył. Wy tego niestety nie widzicie, co ja tu sobie patrzę. Bo ja sobie patrzę na wiki, nie? Ja sobie patrzę na wiki. I jeżeli chodzi o atramento. Tu jest atramento. Graveyard Keeper Wiki. Items. Atrament. Atrament. Moi kochani, robi się z... Jest jak to jest pojebane. To jest wszystko porąbane. Gdzie to jest? Nie widzę tego. Dobra. Lekkie cięcie, ale już wiem, z czego się robi atrament. Przynajmniej, więc może nawet obejdzie się, jeżeli chodzi o kupowanie tego atramentu. A więc tak, potrzebujemy użyć z pewnością przejścia tu, co prawda mogłem jakoś inaczej to zrobić, ok. Potrzebujemy tak, pyłu, prochu raczej, nie pyłu. I oleju, ewentualnie death powder. Death powder, kurde, tylko jeżeli chcemy to zrobić z ash, potrzebujemy olej. A olej możemy kupić co najwyżej, tak. No to lipa. Pod martwym koniem.
tak musimy iść do koleżki naszego, więc od razu się tam przejdźmy. Potrzebujemy oleju. Ile mamy w ogóle kasy? 4 silvery, no to nie jest za dużo. Jeszcze ciało nam przyszło. Fuck me. Dobra, nasz kochany... Digu. Ding dong, bing bang, kopię ja kopię. Co do wykupu działki. Jasno, moja żono, tyś najlepsza jest. Dick, nie miałbyś nic przeciwko, gdybym wykupił ziemię w twoim imieniu, co? Jasno, moja żono, tyś najlepsza jest. Chciałbym wznieść na niej tawernę. Jasno, moja żono, tyś najlepsza jest. Nie, oczywiście, że nie masz nic przeciw. Aha. No i gitara się ma, palec spięta, brak klienta. No, weźmy sobie spięć. O, oil? Rozumiem, że to jest olej. Tak? Seed oil. Tak, tak. A z jednego seed oila idzie 10 oila, okej. Okay. Dobra, no to i tak możemy tego kupić sporo. No i może te nasiona konopi byśmy w końcu kupili. W sumie, why not? Why not? Dobra, podmarw tym koniem. Czy mogę nabyć działkę w imieniu starego Diga? Ale rzeczywiście, co u niego? Jest cały i zdrów i w dobrym humorze? Tak, ale jego psychika... Biedny stary Dig, gdyby tylko wiedział. Nieważne, koszt ziemi to 30 silverów. O, poczekaj chwilę, no to damy radę to zrobić. Damy radę to zrobić, ale dobra, bo ja w sumie się tak trochę tutaj rozkręciłem. Mamy 10 oleju, a ja chciałem iść tu. Pracownia alchemiczna. Dobra. I tak, tutaj połączmy olej z... No z, właśnie, a może byś popiół ukończył? Olej przy okazji, bo nie wiem czy olej, a nie, oleju chyba nie muszę. No ale popiół muszę. Bo inaczej nie możemy na nim pracować, niestety. Dzień dobry. Olej i... Też popiół nie mogę? Jaja zrobicie teraz ze mnie? Popiół i olej, aha, w drugą stronę po prostu wystarczyło, nieważne. No i mamy czarną farbę. Czarna farba jest potrzebna do w ogóle wykonania atramentu. Więc zróbmy sobie tego dużo. Tyle, ile możemy. W sumie patrząc na to, ile mamy tego oleju, to możemy naprawdę dużo. W sumie popiół też mamy od cholery. Więc tak naprawdę ta farba nie jest jakaś ciężka do zrobienia. To mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o ink, tu już troszeczkę wychodzi to inaczej. Ale to nawet chyba mamy opisane tutaj. Prawda czy nieprawda? Ja może jeszcze nie mogę tego robić. Fakt, nie pomyślałem o tym. Jeszcze tego nie mogę robić. Techniki. Pisarstwo. Artykuły piśmiennicze. No właśnie, potrzebujemy 5 niebieskich pypciów. La Dolce Vita Bella Donga Bunga Bunga. Gdzie jest coś niebieskiego? Będzie czerwone. Robiąc szkło, z pewnością nam się uda. Czeka w górze wiedźm. Ciężko. Weźmy anuluj. I... W ogóle tak, odstawmy. Chuj, odstawisz. Zresztą mogę zabrać na razie. Kolby się przydadzą. Nie przydadzą się. Kolby się nam nie przydadzą. Odstawmy to i to. Wiarę zabierzmy, bo się ogólnie może przydać. No i. Water się przyda. Dobra, to weźmy od razu. A to zostawmy. To zostawmy. No i git. I do kochanego domu. Dajcie mi chlebka. Bez chleba to się nie najesz, jak to mówią. To możemy stawić tu. To możemy zostawić tu, to też tu zostawimy. W ogóle to też ogarniemy tu sobie. To nie jest nam potrzebne w tej chwili. Potrzebujemy zrobić szkło. Czy ja mam w ogóle piasek? Panie piasku. Jesteś. Jakieś tam kolby stożkowe mamy przy okazji, ale...
Tylko tutaj widzę, że jest i tak grane nadal wypalanie żelaza. Dobra, niech to szkło się tu wytapia. Właśnie nie pamiętam, czy szkło się robi z samego szkła, w sensie te kolby ze szkła, czy kolby się robi od razu z piasku. Tego nie jestem pewien. Gdzie to jest? To było w kowalstwie? Czy piec 2? Nie no, na pewno przy tym. Wydobywaj się, a raczej się przetapiaj. Ulepsz do pieca 2. Papier ze skóry wieprzowej. Ale wolałbym tego nie ulepszać jednak, no. Próbam świadectwo pochówku jeszcze. No cóż. To chodźmy teraz w konopie sobie ogarnimy. Bo znów mamy tutaj sporo rzeczorków. Jakby torfik niech się tu ładnie wydobywa. No i torfowisko sadzimy. Najpierw torfowisko. Najpierw torfowisko. Naprawdę szkoda, że nie da się od razu jakoś sadzić i tego, i tego. Taka bolączka. Torfu, torfu. Mój ty torfu. Dobra. No i teraz tak. Nawóz lepszej jakości. Weź to teraz wszystko zmienia. Jejku. I to jest irytujące. Dobra, konopie niech sobie kurwa dwa razy dałem. Dwie konopie. No to dużo nie będzie z tego. Jakaś kapustka. To w sumie też tu może być. Więcej, więcej. Dobra. I zboże, no zboże też się w sumie przyda. Zboże jednak jest do samych chlebków przydatne, więc... Jakby nie patrzeć... Można to zrobić w ten sposób. Co tu jeszcze mamy do zasadzenia? Cebuli nie mamy. Za mały jest. Nasiona konopi jeszcze są. O! Ja to jednak kupowałem wcześniej. Nawet o tym nie wiedziałem. Nawet, żebym o tym nie wiedział. Dobra. To pewnie to nam na dole zrobi, no właśnie. To on nam na dole cyknęło. Kolejne i kolejne. No żmudna robota, żmudna robota. Szkoda, że to nie ma modyfikacji, że po prostu sadzi to i to. Trzeba to ręcznie robić wszystko. Marchew. Dużo marchwi. Marchew to jednak marchew. I to niech sobie rośnie. Tym się już nie musimy zajmować, potem sobie zombiaki do tego ogarniemy. Myślę, że to też będzie przyjemnie. Jak mu zostało jeszcze? O Jezu, naprawdę już kaszel mnie tak męczy, cholera jasna, że ja nie wiem. Że ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Ogólnie możemy zrobić już sobie te dwie flaszki. Jedną flaszkę możemy zrobić. Ech. To nadal czekam, aż się wypali. Tylko nie możemy zrobić sobie flaszek dwóch, bo nie mamy niebieskich pypków. Ja na to czekam tak naprawdę stricte. Na to stricte czekam. No sobie przy okazji jakieś żelazo. Ładnie po... obskupujmy. Już animacja mi się po prostu zepsuła. Nie chcę tych dwóch piecy przerabiać. Myślę, że to jest bez sensu. Może ten jeden by się dało, ale... tutaj się anulować nie da. No trudno. Dobra, tylko tak, oprócz tego, co chciałem tu zrobić, to musimy również naszej Erzie, Erza ona się nazywała? Nie, jak to babcia się nazywała?
Babuszka, jak ty się zbierz? Erza, to mi są Erzą. Dikto to nie jest. Lewskie usługi. Gunter też nie. Jest babcia. Nie widzę babci. Mistrz Alarik, to też nie jest. Dobra, no mniejsza. Babci nie mogę znaleźć. Nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że ona chciała się podleczyć. I musimy znaleźć... O, Klotylda, nie Erza. To ja jestem kurwa Erzą, nie wiem. Nie pytajcie się mnie. Zaćmienie mózgu po prostu. Dobra, zostawmy sobie to tutaj i idziemy do... miejsce składania ofiary. W ogóle koleżka jest. Daj mu krwawe gwoździe, których nie mamy. Poziom trzeci. Czego szukamy? Już wam mówię, przyjaciele wy moi. Musimy znaleźć potkę. Potkę zdrowia. Stricte to nas interesuje najbardziej. Mam nadzieję, że tym razem nie umrzemy jak w jakichś patałach. To jest bardzo prawdopodobne, ale... No chciałbym raczej nie umrzeć. W ogóle na tym trzecim lochu widzę, że już nie ma mobków tutaj. Chyba zapamiętuję jednak, że wychodzimy i... I pamiętam, w jakim stanie to zostawiamy. My tutaj umarliśmy chyba. Tak. No, dużo biją, naprawdę dużo. Zobaczcie, już nie mamy HP. Tylko one się na nadrzucą, to jest problem. Proszę potka. Nie ma potki. Co? Drugie ciało już, kurwa, zapomniałem o tym. Oh no! Drugie ciało. Nie! Ledwo! Jezu, ja umrę. Zabije mnie szlam. Gdybym tak grał defensywnie od początku, to nie byłoby problemu żadnego. Ale to jeszcze nie wszystkie mapy chyba. A jednak wszystkie. O nie, jeszcze jakieś inne mapki. Nie! Jakiś dziwny mob. O, zabity. Krwawe gwoździe z nich lecą, okej. Już wiemy, z kogo to przynajmniej jest. No ale mnie bardziej interesuje mikstura lecznicza. Ale nie jesteś trudny, przynajmniej. Jak się głupoty nie zrobi, to nie jest trudny. Tak na przykład przed sekundą prawie zrobiłem. Op. Ja nigdy tak ostrożnie nie grałem. Kurde. Gdzie was mapka nie ma? No, może być problem. A z trzema to już w ogóle będzie kurwa mega problem. Hop. Chyba można w ogóle... No nie, nie save. Ale serio, on jest easy. Zaraz umrę w takim razie. Jak już mówię, że jest easy, to znaczy, że zaraz umrę. 100%. Wolę ich od tych nietoperzy zasranych. Odpuść sobie nietoperz. Dobra. No nie, nietoperz. No nie! Wiedziałem, że mnie nietoperz utłucze.
Nie żyjesz. Wiem. Nie żyjesz, wiem. Niestety problem jest taki, że jednak sen tutaj pozostał taki, jak jest. Dobra, czujemy się świeżo. Czy tam się dokładnie coś powytapiało? No prawie. Prawie. Wypciów nadal nie mam. Mamy 6 gwoździ w rejestrze, czego już teraz możemy dokończyć ten quest nawet. No. Wygląda, mam skład pokazany. Ciekawe. Jeszcze dwa. I przydałoby się tu jakiś porządek, kurwa, zrobić, bo jest naprawdę tutaj tak obleśnie. Tak jest tu obleśnie. Taki jebitny jebnik. I w pale nie mieści. Leci ten zombiaczek nasz. Dobra, złom zostawiamy. No idziemy dalej. Idziemy dalej szukać tego, czego chcemy. Czwarty poziom lochu. Wracamy i zabijamy tego dziada. One się chyba pocofały. Nie wiem, żebym zobaczył, po ile one hitują. Ale nie wiem, czy chcę. Może teraz sami zobaczycie. Opa. Zobaczcie, no teraz jest zupełnie inna gra. Jak się ma więcej życia, to jest w ogóle inaczej. To jest zupełnie inaczej. Wtedy zaryzykowałem za bardzo. O, jest mikstura lecznicza, świetnie. Tosti. Siana kapusty w sumie niepotrzebne. Wolę cebulę. Chociaż od cebuli to się kuli podobno. Dobra, no to mamy tu jedną miksturkę leczniczą i chyba nawet tylko jednej potrzebowaliśmy. Teorii. No po 20, no dużo dodaje. Energii nie mam? Jak to? Jezu, ile to wali! Jakie to jest dziadostwo! Jakie to jest dziadostwo! Już wolę te cholerne slajmy. A, nie możesz nic zrobić. Tam jest bager, chuj. Kurwa, naprawdę energii mi zabrakło. Dobra, ale to nie problem. To nie problem, spokojnie, nie krzyczcie. Ja wiem, że teraz screamujecie strasznie. Shiro, ty, padalcu. To było wszystko calculated. To było calculated. Ja teraz idę do Klotyldy. Ziemię wiedźmy. Wiedźma, masz. Daję miksturę leczniczą i daję plus 20. Wygląda dobrze, spróbujmy. O, już pamiętam, jestem Klotylda. I pamiętam też, gdzie ukryłam swój kocioł. No dobra, więc znów jestem sobą. Czego potrzebujesz od starej Klotyldy? Mam trochę dobrego towaru. Nigdzie indziej nie znajdziesz mikstur z takim kopem. Opowieść. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę pomóc chłopcowi. Powiedział mi, że znał cię kiedyś bardzo dobrze. Kupował od ciebie wraz z przyjacielem kapłanem napoje miłosne. O, pamiętam. Byli tacy uroczy, ale o ile pamiętam, byli braćmi. Jak mogę im pomóc? Zjadł trochę czkawkowej trawy i stracił zmysł smaku. Sądzi, że dotknęła go klątwa. Brzmi to, jakby faktycznie inna wiedźma nałożyła na niego klątwę. Pomaganie mu byłoby z mojej strony nieprofesjonalne. W dawnych czasach pomagałyśmy w takich sytuacjach, ale potem cały rynek usług wpadł przez to w głęboki kryzys. I teraz nie wolno tego robić. Tylko wiedźma, która rzuciła klątwę, może stworzyć miksturę, która ją usunie. A więc nie ma dla niego lekarstwa? Pomyślmy. Zdradziłem ci podstawy, a ty nie jesteś wiedźmakiem.
Jest takie mądre słowo na takich jak ty. Chemik, alchemik, tak. A więc ty możesz stworzyć tę miksturę, a ja zdradzę ci przepis. Połącz roztwór leczniczy z solą. Dziękuję. Wykonano nową technikę i otrzymano przyprawy. Handluj. Co ty tam masz? Złote jabłko, receptura alchemiczna. Mikstura leczenia. Żaba, o. To fajne. I tu mamy pypcie, na których możemy w sumie niebieskie proszki, niebieskie pki sobie znaleźć, ale ja to mam, pracownia alchemiczna, czemu ja tego nie zauważyłem? Ja mogę nad tym robić różne rzeczorki, na przykład proszek śmierci, przepraszam bardzo, czemu ja tego sobie nie ogarnąłem? Tylko 5 potrzebuję. No i dziękuję. I 5 akurat. Można? Można. Techniki. To było w pisarstwie. Artykuły piśmiennicze, świetnie, dziękuję. Można było? Można. Ja w ogóle muszę popracować nad tym wszystkim chyba. Jedno to. A tu chyba wszystkie były już. Tak? Tak. Jak za free, no to bierzemy, nie? Za darmo to i ocet słodki, jak to mówią. Nawet zielone pypki mi nie przeszkadza. A już niebieskie to w ogóle. No to niby po 5, ale no zawsze coś. Będzie chyba czerwony pypek. No też zielone. Dobra, proszę koso i niebieskie pypcie, fajno. Może tu będą niebieskie. No i są. Oby częściej. O, i zielone pypki, świetnie. Mogę zacząć robić książki. Miękkie opłatki. Mogą być miękkie opłatki. Project. Nie, ja nie wiem, jestem jeszcze chory. Przepraszam, no. Ja wiem, że wy to słuchacie już od kilku dni, ale ja nagrywam z wyprzedzeniem, więc przepraszam was za to. Może byśmy zrobili sobie lepsze młotki? Stalowe dłuto, ale czy mi jest to potrzebne? Wypalanie. Może metale szlachetne, to jest coś lepszego. Nie wiem. Uprawa winogron. O, to też w sumie nie jest głupie. Zombie ogrodnictwo, to jeszcze nie jest tym bardziej głupie. Cydr. Beczki. Kurde, nie wiem. Winogrona. Miel byśmy mogli uprawiać, byśmy mogli piwo zacząć robić. Kasa. Nie wiem. Próbuję jeszcze 5 pupków rajczego na ogrodnictwo zombie. Dobra, uprawa winogron. Ten chmiel mnie przekonał, czy mam 10 jeszcze? A dopiero teraz się dodawało, okej. Tak patrzę, że coś tu chyba nie działa. Ale nie. Do blokowania już nic nie mam pod tym względem? Chyba nie. Wszędzie niebieskie pypki są potrzebne w 100%, tak? Ja. No i dobra. Chyba tam się już powydobywało. Mogę już nawet zacząć chyba robić niektóre rzeczy. Tak, się wydobyło już. Znaczy wydobyło, wypaliło się. Gdzie to jest? Kolba stożkowa. No oczywiście 16. Jakby mogło być inaczej. Tylko znów nie zostawiłem rzeczy. Czasami alchemiczna. Jak ja bym tak miał dymać tu i z powrotem. Boże, jak ja bym się zirytował. Teleporty to jest naprawdę coś pięknego. I te gwoździe możemy też zrobić. Ja mam tu czaszki przy okazji. No mam. To zróbmy sobie też do końca już te czaszki tutaj. Jeszcze to był koniec? Chyba były dopiero pierwsze. Tak, czaszki w kolumnie i na ścianie.
Czyli jeszcze potrzebujemy 6 czaszek, okej. Okay. Trupy, właśnie. Trupy, Shiro, trupy, kurde, czekają na ciebie już od 2 dni. Trupy na ciebie czekają. W ogóle mógłbym równie dobrze zrobić kwas w sumie. Dać go... Ojej, co tu w ogóle się dzieje? Kolejna czaszka. No to już 2 trupy idą do spalenia. 2 trupki idą do spalenia definitywnie, w 100%, więc i tniemy ich, kurwa, ile wlezie. Po prostu po całości ich ciągniemy. A krew się przyda w sumie. Teraz już się wszystko przydaje. Teraz to już się wszystko przydaje. I tak jak mówiliście, to po niektóre rzeczy, takie jak na przykład serduszko, móżdżek i chyba jelitka, nie jestem pewien, mają to do siebie, że... O, 0-0. Mają to do siebie, że dają losowo -1 czerwoną, -1 białą, -2 czerwone, ewentualnie -2 białe. To jest właśnie losowość tych organów, które mogą być z czasem irytujące. Weź zwłoki. Tobie już dziękujemy. Następny petent. Proszę mi się tu położyć i znów cię ekstrahujemy. Ekstrahujemy cię. Zaraz w ogóle jest, jakby nie patrzeć, msza. To też trzeba pamiętać o tym. Bo ja potrafię ominąć mszę, tak samo jak ostatnio ominąłem mszę. A my teraz potrzebujemy dużo wiary na zombiaki, bo chyba jeszcze jednego możemy stworzyć. Chyba jeszcze jednego możemy stworzyć. Teraz zobaczymy, co to da. Usunęło białe. No i kolejna czaszka. Kurde, blaszka. Zwłoki trzeba jak najszybciej spalić. Jak najszybciej trzeba je popalić, bo niedługo będzie osiołek. W ogóle już jeden dzień chyba osiołka ominęliśmy. Jeden dzień osiołka już ominęliśmy. Mi są to potrzebne zwłoki, jakby nie patrzeć. Dobra, polanka. Lecimy na maksa, bo one tak, i tak sobie tam pracują i tak, nie? Zada różnika. Dużo polanka. Więcej, więcej. W ogóle zobaczcie, ile mam czerwonych pypków. Od groma. Od groma. Dobra, na razie sobie to zostawię, to mi się bardziej przyda. Tak mi się wydaje. W ogóle nie wiem skąd, ale jeden niebieski pypek mi się trafił. Możliwe, że z niebieski pypek z szkła, ze szkła. Nie ze szkła, tylko ze szkła. Ze szkła. To sobie zostawmy. Wybudujmy 2 stosiki piękne. I się pal. I ty też się jaraj. Czekamy, aż się panowie spalą. Czekamy, aż się panowie wyjarają. To teraz kolejne palenisko będziemy mogli zrobić w sumie. O, pyk. No i pył sobie wraca oczywiście w swoje miejsce, tam gdzie być powinien. Akurat teraz się musiało zrobić, nie? Tamsko. Jest w pochówku 2. No i dobra, 4 świece w pochówku myślę, że jest poci. Teraz już możemy czekać na osiołka. Jeden czaszek, czyli znów kolejną możemy zrobić. Zresztą dostanie tylko jedno, bo myślę, że to udekorowanie też będzie dosyć istotne do naszego żmija. W ogóle on w angielskim tłumaczeniu jest po prostu snake, czyli wąż.
To też śmieszne, nie? Czeszki w ciele nie mam wszystkie i teraz w kolumnie. Dobra, 3 patentów i mamy complete. 3 patencików mamy całość zrobioną. Chyba, że gdzieś czaszki nam się walają. Tak też może być. Oczywiście Shiro potrafi. La Shiro potrafi. Trafi to zostawmy tu. W sumie też. No i jelitka nam się nie mieszczą. Trzeba zacząć znów ekstrahować rzeczy. Tam się ekstrahowało serduszka. No i już się jelitko jedno zmieści. Tam było chyba więcej jelitek. No niedobrze. Niedobrze. Dobra. Puszczyk, jakieś odłamki krzechu. Nadal nie wiem, do czego to dokładnie służy. Wiem, że tylko po prawej stronie tam od kostnicy możemy tego użyć. No ale tylko to. W ogóle, no tutaj tą krew możemy położyć. Tu nam się jedno miejsce zwolni. No i właśnie, i dupa. Mięsko też możemy zabrać. Położyć jedno jelito. Mózg. Ja mogę jakoś wyekstrahować mózg. Mogę wyekstrahować mózg. Coś jeszcze mogę? Oprócz mózgu. Musimy sobie jakoś radzić, nie? Jakoś sobie musimy radzić. Chciałem to włożyć. Dobra, i mięsko oczywiście zostaje z nami do końca na razie. Ukrew niech sobie leży. Ukochany dom. Ja upewnię, czy tu na pewno nic nie ma. Mięso zostaw Shiro. 21 sztuk, świetnie. Dobra, ulotki również możemy wziąć, bo zaraz się będziemy bawić w to. Idzie ząbiak. Idzie ząbiaczek. No i to stąd były niebieskie pieczki, okej. 4 sztuki, tu jest 5. No i akurat powinno mi tyle starczyć. Wodę chyba tutaj też mamy. Oczywiście, że jest. Łamy grzechu też weźmiemy. Dobra, no i znów lecimy do pracowni alchemicznej. To się robiło bodajże przy tym warsztacie od kościoła. No i owszem. 25 atramentu. O! To nie jest mało. Ja znacznie mniej mogłem go zrobić. No dobra. Atrament myślę, że się i tak przyda. Czyli rzecz, którą będziemy potrzebować non-stop. Dobra, notatki, pióro i atrament, właśnie. Ej, do ulotki potrzebujemy pióra i atramentu, nie samego atramentu. A skąd wziąć, kurde, pióro? Skąd wziąć pióro? Zwłoki, od razu je obróbmy. Kolejne serce. Skąd ja wam mam wziąć to? Teraz mnie zszokowali trochę. Teraz będzie w sumie dzień wiary naszej pięknej. Co z zombie? Miejmy nadzieję, że on będzie w miarę ogarnięty. W jakim ty stanie, przyjaciel, jesteś? Ja cię mogę wziąć do siebie. Słabiutko. Słabiutko. Pierwszy mózg leci, no bo tak, tłuszcz jedna, krew jedna i tyle. No to dawaj mózg. No i błąd chirurgiczny. Lecisz na żyletki. Lecisz na żyletki. Nie wiem, no jeszcze w sumie serce, jak będziemy ekstrahować, to w teorii może mu troszeczkę to usunąć jeszcze, ale no nie. Czy 2 czerwone usunęło jak najbardziej.
No ale to i tak nie jest to, co miało być. Nie jest to coś, co miało być. No i dobra, jedna czerwona. Idziesz się palić, kolego. Naprawdę do podpalenia ci zabrakło. Nie mogę z tobą. No dobra, tylko tak, jeszcze piórko. Jak zrobić piórko? No bo wszystko już niby mamy. Atrament mamy, wszystko jest w porządku, ale nadal nie wiemy, jak zrobić piórka. Obstawiam, tylko obstawiam, że piórko możemy zrobić tam, gdzie ogólnie mamy jajka. Tak mi tylko przychodzi do głowy. Tylko to mi w tej chwili przychodzi do głowy. Zaraz się przejdziemy do miasta. Wiem, widzę, że jest niedziela. Spokojnie. Zaraz opierdzielimy to wszystko. No to nie to było. To jest pochówku. Jak to by mamy znów pół drewna? No i fajnie, ej, no naprawdę z tym drewnem to spoko, bo już się nie martwimy o to drewno w ogóle. Tym żelazem też by się to przydało zrobić. Mimo iż tak naprawdę żelaza nam teraz nie brakuje w jakiś sposób mocno. Pod martwym horsem. Handluj. No i pół spoko. To w ogóle jest nieoptymalne w żaden sposób. W żaden sposób nie jest to optymalne. Co miałem kupić jeszcze? A, wiem. Są gdzieś jajka w koszyku. O, tutaj są jajka chyba w koszyku, tak? No są. Handluj. Są piórka. Kupy 10, co nie wiem. Kupmy 10. Ukochany dom. Tak wszystko pozostawiałem teraz. A potrzebujemy tak. To. Połowę możemy zostawić. Spoko, to nie przeszkadza. No wiarę też możemy wziąć. Galaretkę zostawimy tu. I lecimy do pracowni alchemicznej. Zróbmy to. Serduszko niech się ekstrahuje. I zobaczcie, że tu też daje plus 5, nie? Nie, plus 3, przepraszam. I piórek zabraknie. Dobra. Atramentu co nie miara. Dobra. Tu już to mamy, co chcieliśmy. Krew zostaje tu, gdzie miała być. To też zostaje tutaj. Dobra, dokończmy to. I zróbmy te cholerne ulotki. 10 sztuk, z tego co pamiętam. Co mi to da? Bo każde pióro i atrament to jest oddzielne, o matko. No to Lipton. No i to mega Lipton. O matko. Trochę bez sensu. Dobra, być może to te skrzydła, nietoperza i tak dalej też trzeba poprzerabiać. Przynajmniej nie widzę innego sposobu. Ten zasób to mózgi trzeba tak jeszcze porozwalać. Tak nie mam nawet gdzie tego wsadzać. Jelita też trzeba. Jelit chyba nie mogę jeszcze tutaj. W tej mieszarce się to jelita ogarniało. No i dobra. Niech to zostanie tu. Dobra, bo zaraz mi się dzień skończy, kurde. No i zostanie też tu.
Zabieramy, to wkładamy tu. Kościół. Ty osiecie uły. O, ktoś do wymodlenia się. Jedna wiara, jedna opowieść. Co robicie? Dobra, moje owieczki. Zaczynamy modlitwę. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. No właśnie. I kolejna dyszka, dziękuję. No i fajnie. Jest was coraz więcej. Może niedługo nawet jakąś bazylikę postawimy, czy katedrę, nie bazylikę. Bazylikę teraz mamy. Nie zapomniałem o tej wieży. Bo to się w ogóle stakuje. Ej, naprawdę? Serio, trochę bez sensu. Trochę bez sensu, pracownia alchemiczna. Moi drodzy, dobra, ale ja już kończę. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu Grała Shira. Oczywiście widzimy się w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!